Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy uczestniczą w tym procesie, bo się dogadujemy i nie ma żadnych w tej chwili opóźnień. A to jest chyba najważniejsze. No widzicie Państwo, jak ten budynek szybko powstaje. Gdy myśmy przyszli do ministerstwa, no praktycznie poza wskazaniem miejsca nie było nic. I było strasznie trudno uzgadniać i przeprojektowywać różne wcześniejsze pomysły. I udało się. I to jeszcze współpraca dwóch resortów, więc państwo nie jest sztuczne, tylko realnie współpracujemy. I póki co wszystko jest bardzo dobrze prowadzone. To jest budynek o powierzchni 44 tysięcy metrów kwadratowych. Więc to są bardzo duże inwestycje, ale my tego potrzebujemy. To jest piękna wizualizacja i przedstawienie całej polskiej historii w takiej formie szalenie interesującej i nowoczesnej. No miejsce jest nieprzypadkowe, miejsce jest symboliczne. Tutaj były kiedyś koszary Gwardii Królewskiej. Później była ta po powstaniu listopadowym zbudowana przez carat twierdza, która miała być symbolem panowania obcego mocarstwa nad Polską, ale myśmy odzyskali Polskę, odzyskaliśmy także Cytadelę i w tej chwili ją odczarowujemy. Ona będzie pełniła wspaniałe, piękne funkcje kulturotwórcze, edukacyjne dla polskiego społeczeństwa.